Siema ludzie, z tej strony Krzyży, ze mną znowu jest Tixonowaty. Siema. Dzisiaj jedziemy, w sumie nie tyle wyzwanie wyścigu, co po prostu ścigamy się na zasadach Boiler, czyli ligi, która niedawno w sensie się zakończyła, jest z tego co patrzyłem. I krótko mówiąc, po prostu bierzemy wszystkie itemy, które będziemy mieli w item roomach, z wyłączeniem Fetusa, Biblii, IPKK, łopaty. Tam jeszcze jest Dead Sea Scrolls i tyle. Wszystkich nie używamy, tak? I też wszystkich używamy jedynie, jeżeli trafimy na te itemy. No tak. Tak więc zaczynamy za 3, 2, 1, start. O, dobra, udało się. O, Lemon Mishap, też startuje. Ja mam Pipe, a też startuję. Od razu item obok. Polyphemus. O, mi to... O kurde. No to... A... Wybacz. Dobra, ja mam Magneta, ale chyba... Dobra, zrestartuję. No to wiesz, tam 2-3 razy możesz zresetować, później to się mało opłaca. Bo tracisz czas po prostu. Teraz już nie będę restartował, aż mi się trafi tam na miejscu. Tylko już zacznę grać już na tym, co jestem teraz. Okay. To nie ma co tracić czasu, żeby no jakby sobie pokoje szukać. Dokładnie tak. O kurde. O, jakaś skrzynka. A mam przynajmniej klucz. Ja nie mam właśnie. A i mam bossa. Też pierwszy boss na celarze, więc Widow. No też zauważyłem, że mam celar. A ja będę musiał muzykę odpalić za chwilkę. Bo zapomniałem. Mhm. Sobie wyłączam i swoją muzykę po prostu połączam podczas grania. Okej, okay. Ja sobie poszukam chyba jeszcze tutaj Treasure Roomu, bo... O, mam już. One up i schodzę niżej. Ajaj. Music on. Dobra, idziemy. No nie. Halo, chociaż dobra, Halo Flies nie jest takie złe. Halo jest dobre, ja bym nie narzekał, poważnie. A lepsze niż Magneto na początek. A to już na pewno. Na razie jesteś do przodu trochę, ale ja nadgonię, spokojnie. Fuck, bomba. Mi się wysadził. To dopiero basement, to wiesz. O, mam Pride'a. Zostanę potem. O, głupio się wpakowałem. A mam Femino. Envy najgorszy jest w wyścigach. No, sporo czasu się traci. Tak bez sensu trochę. Czasochłonny po prostu jest. Pride na szczęście szybko poszedł. Teraz którędy? Może tędy. Ogólnie większość minibossów tak idzie w miarę szybko, jeżeli nie, nawet na tym base damage'u. Mhm, jasne. O goddammit, jak ja dawno nie dostałem na tych typkach damage'u, na tych zombiakach. Czy jedyny taki, który to właśnie Envy, na Bombermanie, nie pamiętam jak on się nazywa, a Wrath. Wrath, no. Wrath, no to na nim też trochę idzie, bo to trzeba w jak miarę... Jak będzie super Wrath to w ogóle. No tak, jakby... No tam to trzeba przede wszystkim naprowadzać go na tego własne bomby. A wiesz, ja mam taką taktykę. Pierwszym bossem, którego spotkałem, takiego super bossa, to na basemencie jedynce właśnie był ten super rough. Zginąłem w sekundę. Od razu po kupieniu tego dodatku. W ogóle znalazłem Book of Shadows, to zmieniam z D6, bo teoretycznie nie mam D6. No tak. I zobaczymy co to będzie. Dobra, jak? W końcu pokonałem tego Femina. A nie, Curse of Darkness, chociaż na pierwszych poziomach nie jest takie złe. No na początku to małe są te floje, na szczęście. Tam gorzej, na XL to jest najgorzej, nawet jeżeli to jest basement. Temperance, raczej mi się nie przyda. Chociaż mógłbym poważyć o Health Upa, jak mam Book of Shadows. Po pierwsze, albo możesz wysadzić, jeżeli tam serduszek by ci brakowało. Nie, to na razie nie mam problemu, ale liczę na to, że... ...naście sekund wystarczy na wysadzenie automatu, chociaż... Nie starczyło. Bo, a czekaj, wszystko inne bierzemy, tak? O, Blood of the Martyrs. Wszystko bierzemy, jasne. Damage up słyszę, tak? Tak, tak. O, Jesus, ja miałem Smalojok na przykład. O. Dobra, odpuszczam ten automat. Katakumby jedynka. O nie, Dead Ends. Sklepik i... Jak tam u ciebie z życiem? Nie, to mnóstwo, dziewięć, co ja mówię, 4 czerwone i 2 soul hearty. No to ja mam jedno czerwone, jeden soul heart. Ja miałem one upa na początek, teraz 2 soul hearty wypadły. Ja mam o tyle dobrze, że mam już 3 orbitale wokół siebie. Ja wbiłem do sklepiku. Mapa, przyda się. No zawsze jakieś tam pomoże. Kompas jest OP właśnie. Na wyścigach boilerowych. No to strasznie przyspiesza. Dobra. Ja mam bossa. Którego już? Drugiego. Dopiero. To luz. Ja mam Duke of Flies, to szybko pójdzie. Nieulepszony, ten zwykły. A, to najlepszy. Ja właśnie nie lubię tych odmian. Niby
Niby łatwiej także... jest w Duke of Flies, a ogólnie są trudne dość. To wiesz, mówi się, że o, damage na Duke of Flies to tragedia, jak można dostać na nim damage, nie? A na tych challenge'owych to naprawdę nie trudno damage. O, odpocząłem sobie secret, ale nie wbiłem do niego. Jeszcze mam Jesus Juice, to chyba też jest damage up. Jesus Juice, tak, damage and range. Wysadzić. A Dilfe Devil normalnie też jest. Jasne, znaczy teraz ominąłem, ale nie wchodziłem, bo 3 serca mam, to nie chcę jakoś pozbierać. O, Magneto. Dlaczego? Może się przydać. A Dilfe Devil na pewno będę biał. O, super glutony. To dostaniesz one-upa. Może. Może. Ja rozwaliłem Pestilence, wersję spająkową. I mam Dilfe Devil. To jest chyba łatwiejsza wersja, tak dla mnie przynajmniej. Mhm. Spirit of the Night. Jedziemy 9 lives. No niestety nie dostałem health upa. Ja mam jedno czerwone serduszko. A, bo wziąłeś 9 żyć. Mhm. I Spirit of the Night. Ja lubię właśnie ryzykownie grać. Wow, zapomniałem, że oni tak atakują. Teraz pytanie, czy opłaca mi się... Najpierw wejdę na bossa, ale czy opłaca mi się szukać treasure roomu, jak klucza nie mam? Oj, to jest właśnie dobre pytanie. Bo mogę tracić czas i nawet nie wejść tam. Ja w katagumbach dwójce wbiłem do bossa i ten. I nawet nie będę się bawił w itemium. No a teraz mam katakumby jedynkę i mam Pestilensa. To już będę miał też zwiększoną tą szybką strzelność, będę miał tego. Już z Melee'a. O, Pentagram. O. Depsy. Tak, kiedy musisz mieć damage? Ty oj, to jest dobre pytanie. Polyphemus? Co to jeszcze miałem? Smaller Rock. I to właśnie. I a Pentagram. To w sumie u mnie też nie jest najgorzej. No może ty masz trochę lepiej ten damage, ale... Blood of the Mark i jeszcze... Damage upy masz, więc luz. No właśnie. Itemium. Rainbow Baby. Jeszcze mam... Curstium. Co to będzie? Poważnie! Co? Majkę dostałem. O kurde. Ja w sumie chciałbym szybko się pozbyć jakoś do szóstki, żeby mnie nie kusiło przypadkiem. Znaczy, żebym przez przypadek nie użył. Znaczy, to wtedy po prostu bym mi temu nie brał tego, którego bym rolował. Dlatego właśnie wziąłem Book of Shadows. No nie. Wykrakałeś mi Super Envy. Poważnie. God damn, jest przelone. Ale z niego może chyba ta muszka wypaść, czy tam prawie zawsze wypada? Forever Alone. No tak, bardzo często wypada. No w sumie z Super Glutonego też powinno mi wypaść one-up. I nie wypadł, tak? Nie, niestety. Ech. No ale wypadły mi serduszka, to przynajmniej na full healthie teraz jadę. Chyba drugi poziom to. No i nice. Wow. Okay, też masz tak na tym, na Envim, że najpierw rozwalasz... Znaczy tak pojedynczo, nie tak wszystko na chaos, tylko... No tak, wiadomo, to lubię się w tych najmniejszych. Mhm. O Jesus. Mam Monster 2 wersję czerwoną. Czyli tam to szybko. To ADHD, dokładnie. Kiepsko. Na szczęście udało mi się ten ogarnąć już pattern. Nie będzie podskakiwać. Dostałem. Za dużo ich jest. Za źle ich rozwaliłem. Okej, okay, Tears Up i Dilfe Devil. Guppy's Tail. Właśnie, teraz masz tego, 9 żywca i tak gapi, brać sobie. Dokładnie. 3 złożajty mnie to kosztowało. Nie dostałem. No dobra, dostałem od niego tu diamond, super, 26 monet. Jeee, yeah. O Jesus, jaki głupi damage. No w sumie jak będę miał klucz, mogę do sklepu wejść. O no to jasne, to ten. Jak znajdziesz kompas, to będziesz miał wielką przewagę. Bo ty jesteś teraz na depsach. Necropolis 2, czyli depsy dwójka. O, na dwójce już. Ja na razie szukam na katakumbach. Okej. Okay. XL czy... Nie, zwykłych. O, znalazłem... O, fuck. Mulibumy mnie okrążyły. A, wiem. O, będę mógł zawalczyć w boss trapiumie. Mam jedno serduszko. Też tutaj mam jakieś, ale... Musiałem mieć jedno serce. Skeleton Key! Dzięki. W item roomie. Mam już zostałem w tym, w item roomie? Skeleton Key właśnie w item roomie, a tutaj health up. Ja mam wafer.
O, Jesus. Znaczy, no teraz jeszcze mało przydatne, ale później już no, będzie mocne. Będzie miał dwa razy więcej życia po prostu. No tak. A jak powiedziałeś, Wayfair 2 hity dostałem właśnie. To jest takie beznadziejne, co najgorsze. O, ja wpadłem na... on się nazywa, nie wiem jak on się nazywa, te co z takimi czabami strzelają małymi. A, nie, to chyba nawet ludzie na nie czabesy mówią, co jest takiego, wiesz. Mhm. Nazw nie znam, ale wiadomo o co chodzi. No tak, ja w sumie mało nazw znam, tych, znaczy tych oryginalnych takich. Ej, poważnie. Dostałem bombsa jak Keys. I on 99 bomb. A kluczy? Zeja. Fajnie. Ja mam 3 bomby. Ja, jeden załatwiony. Headless Horseman, tylko główka. Jedziemy na... matkę. Nieźle. Nie, dzisiaj udało mi się niezłe tempo narzucić. No też z damage'em jest dobrym, to można w miarę szybko iść. Dobra. No ja nadal nie mam bossa niestety. No to właśnie pecha masz strasznego. Ja przez tą mapkę troszkę mogę się domyśleć, gdzie będzie. No tak, bo jak masz jakąś taki mały jakiś pojedynczy pokój, to wiadomo, że tam nie będzie. Mhm. Nie, na przykład często jest koło ten, trzeba przejść przez Secret. I to no razem tak, też jest... się tak zdarzyło. Ja nie będę zużywał bomby, bo tu może nie być Secretu, a jedną mam, to wolę zostawić na jakiś Tinted Rock. Ja jeszcze mam 9-8? Może 9-7 bomb? Ja mam jedną. Jedną gdzieś tam zostawiłem, żeby już się nie cofać po nią. Jeez. Dwa klucze mi leżą takie zamknięte pod przepaścią. Tu tutaj magnet by mi się przydał. Ale sobie, jak tak właśnie gram sobie to na tych bailerowych zasadach, to aż żałuję, że w Polsce jest mało graczy w Isaaca. W sensie takich głośnych. Bo to wiadomo, że Polacy grają w Isaaca na Steamie, ale co z tego? No tak. W ogóle mam tego Huska i Tinted Rock w pokoju. To dobrze sobie zostawiłem. Nice. Może Small Rock będzie. Ja się ładuję łąb jedynkę, mam pink screen. Już dwa razy mi się tak, wiesz, zatrzymał. Mhm. Jesus. A pierwszy health up. Poważnie. Tak, jest in the trollka jeden soul heart tylko, ale... Ale zawsze coś. Zawsze coś. A mam te żyrafy. A weź. O, prawie na nią wpadł. Ja, UTO jedynka i boss będzie tutaj, dobra. Kurde, boję się, że przegram. No przynajmniej nie zginę teraz. Chyba. Zdeważujesz się ten. Nie chciałem teraz grać BO3, jeżeli wiesz o co chodzi. Do dwóch wygranych, nie? No tak, bo to dwóch by chwilkę trwało. Zajęło. Ale można by na przykład kiedyś live'a zrobić, wiesz, jak będzie troszkę wolnego. Mhm. I tutaj się pobawić coś dłuższego, tak jak na boilerze robili, że każdy miał BO3 i jeszcze ten. I jeszcze mieli kilka wycików dziennie. To w ogóle cały dzień można było, w sensie całą noc, bardzo na polski czas. Mnie w sumie zastanawia to, jak czasami ci streamerzy, chociażby ten właśnie Zero Game Plan, bo ja jego oglądam, tak strasznie długo potrafią czasami streamować. A weź, ja nie mam pojęcia, jak oni to robią, ja po 2-3 godzinach wymiękam. No oni czasami 5-6 godzin, jak nie to więcej. Dla nich to jest spokój, tak na spokojnie oni docisną, zawsze, codziennie. O, mam, chociaż, no mogę wejść do biblioteki, do 6 i tak nie potrzebuję, akurat mam 2 klucze. Ale no. Fajna w sumie jest sprawa, jak ten, jak masz partnera na Twitchu. O Jesus, po co ja to podpieję? Po co odpijałem? Bucket of Lard, kurde. Ja dwa pile. Bad Gas? Mam Book of Sin i Monster Manual. To sobie biorę Monster Manual. Poważnie? No jak... Ja już bym wolał Book of Sin, szczerze mówiąc. Ej, nie, jakoś... Monster Manual mi się podoba. W sumie, znaczy, zależy co się trafi, ale jak na przykład jest Gisha albo Rainbow Baby, no, które tam jasne. Daje te efekty Gisha, no to dużo pomaga. Nie, po prostu według mnie za rzadko to się pojawia. Za rzadko się recharge'uje. Mhm. No nie, wtedy. Book of Sin też niewiele daje, ale... Przynajmniej szybciej się recharge'uje. Dobra, tu olewamy. Bo to w końcu wyścig. No to nie mam co sobie zostawiać tego Monster Manual na bossa, bo to... W sumie on dużo mi nie da, ale zawsze na pokoju, jakiś pokój mogę szybciej przejść. Dobra, jedziemy na przedostatniego bossa.
Conquest. To dobrze. Mi pasuje. O, Tinted Rock kolejny. Może tym razem Small Rock. Mam w ogóle 10 żyć, bo przedniej One Upa podniosłem. To ja mam 4 życia i półtora Soul Hearta. Oh, Jesus. Już mnie zahaczył o Soul Hearta. Ja po raz kolejny w ostatniej odnadze będę miał bossa. Przebalone. Naprawdę przebalone. No, w sumie 15 minut jest teraz. O, oh, come on, zaraz zginę. Mam bossa. Masz 9 żyć. No ale jak wiesz, już nie kończyłem z Conquestem i zginąłem, to nie chciałem znowu z nim walczyć. Mhm. Co mogę podnieść i odłożyć? Mam latanie, więc po co mi pony? O, no to sobie może nie wykrakałem, ale... Zginąłeś? Nie, mam gapi. Ja mam tego Wara i usłyszałem Master Manual i akurat Gish mi się zaspawnował. To nice! O co chodzi? Ja mam gapi, więc... Tak. To już... No i tak jesteś o wiele dalej ode mnie. O, jeszcze teleport do bossa? No, super. To może ja piętro XL i teleport do bossa teraz, jak chcesz jeszcze. No musiał mieć matkę najpierw. No to ja przynajmniej mam Cube of Meat trzeciego... Znaczy, no, chociaż tyle. Boja. No i GG. Wygrałeś już? Tak. No, gratuluję. Dzięki wielkie za mecz, fajnie się grało. Może następnym razem wygram. Nie, to wiesz, to jest jednorazowe szczęście. Jakby nie miał tych idealów gapi, to na pewno bym się jeszcze chwilkę pomęczył w tym utaj odbójce. Mhm. Dzięki wielkie ludzie, że oglądaliście właśnie. I do następnego razu. Cześć.